niewiele jest w Polsce samorządów, które aż tak bardzo podchodzą do tego, żeby mieszkańców przekonać do pewnych spraw, do pewnych rzeczy. Jest niezadowolenie Międzyrzecu, jest kilka spraw do wyjaśnienia. Burmistrz postanowił zabrać tych najbardziej niezadowolonych na wycieczkę, pokazać, jak jest naprawdę. Tak, to najlepszy sposób sprawdzenia w rzeczywistości. Pojechać, zobaczyć i zacząć może zazdrościć Mławie, jak zobaczą, ile firm jest zlokalizowanych w tej strefie, jak potrafi się rozwijać taka strefa. I zobaczyć, jak mieszkają mieszkańcy Mławy tuż obok tej strefy, bezkonfliktowo, spokojnie, cicho. Naprawdę można wspólnie funkcjonować i mieszkańcy, i przedsiębiorcy. Gdzie idziecie, kogo zaprosiliście i co zobaczycie? Zaprosiliśmy mieszkańców Międzyrzeca, wszystkich zainteresowanych, nawet i nie ograniczaliśmy tylko do naszych mieszkańców, przede wszystkim radnych. Poprosiliśmy również przedstawicieli firm, które będą współpracować w zakresie działalności firmy inwestycyjnej. No i oczywiście chcemy zwiedzić strefę gospodarczą w Mławie, tam gdzie działa bliźniaczo funkcjonująca ubojnia Wipaszu. Mniej więcej takich samych rozmiarów będzie w Międzyrzecu. Robi to wrażenie, naprawdę. Dowiedziałem się, że Wipasz i firma, która czeka w Mławie na odwiedziny właśnie mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, to prawdopodobnie jedno. Współpracujecie. To nie prawdopodobnie, tylko to jest firma wipaszowska i tego samego właściciela. Co zobaczą mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, z czym się spotkają? Zapewne pierwsze to chcę wyczuć woń, czy ta firma, jak wielu mówiło, śmierdzi, że tak powiem. A powtórę myślę, że zobaczę, jak jest to firma nowoczesna, jak zorganizowana i czy w ogóle będzie przeszkadzała dla środowiska, w którym to będzie funkcjonować. Powiedzmy, że ze dwa zdania o tej firmie w Mławie. Czym się zajmuje, ile ludzi zatrudnia, co produkuje i w Międzyrzecu Podlaskim, co by powstało na jej bazie? Firma, która to ubija drób, głównie kurczaka, nie głównie tylko kurczaka. I ta firma będzie zatrudniała docelowo ponad 1000 osób, bo tak tam w tej chwili ta firma zatrudnia. W Międzyrzecu Podlaskim w którym miejscu by się mieściła? Na naszym nowym terenie przy ulicy Siteńskiej, który to od 2 lat posiadamy. Gdyby wszystko było sprawnie i fajnie poszło, mieszkańcy byliby zadowoleni, radni podjęliby decyzję, wy mielibyście już również możliwości. Jaki byłby to czas powstania tej firmy? Najważniejsze to jest wykonanie projektów, a głównie tych związanych z ochroną środowiska, bo zarówno ujęcie wody, jak też oczyszczalnie, pełno oczyszczalnie ścieków z odprowadzeniem wód do rzeki Krzny musimy wybudować sami, bo tu miasto nam nie pomoże, bo po prostu tej wody będziemy potrzebowali tyle, co Międzyrzec Podlaski, dokładnie. I to jest jakby takim głównym w tej chwili hamulcem, który nas trzyma. Natomiast sprawa budowy samego zakładu, a przypomnę, że będzie to ponad 2 hektary 200 pod dachem, więc obiekt niemały, to jest jakby rzeczą najmniejszą w tym wszystkim. Myślę, że od chwili rozpoczęcia w ciągu 2 lat firma będzie funkcjonowała. Z tym, że część osób będzie zatrudnionych wcześniej i będzie praktykowała w Mławie, bo mamy tam zarówno miejsca hotelowe, jak też mieszkania, będzie tam praktykowała, żeby w momencie, kiedy ten zakład zostanie uruchomiony, mógłby od razu zafunkcjonować. Dziękuję za wypowiedź. Decydowałam się jechać na tą wyprawę do Mławy. Tak, chciałam zobaczyć, jaka jest sytuacja, czy to prawda, o czym się mówi, czy nie. Także się mówi? A różnie, że nie jest tak, jak powinno być, jeśli chodzi o ochronę środowiska, różnie z zapachami i tak dalej. Jadę sprawdzić, zorientować się. Tutaj widzę reprezentację mieszkańców miasta Międzyrzec Podlaski. Myśli pani, że właśnie większość ludzi to jest właśnie takich, którzy chcą rozwiać te wątpliwości swoje? Myślę, że tak. Każdy, kto jedzie, chce stwierdzić na własne oczy, jak sytuacja wygląda. Ale w Międzyrzecu Podlaskim przydałyby się nowe zakłady pracy, prawda? Na pewno brakuje tych miejsc pracy, także jeżeli by taki zakład powstał, a jest wszystko w porządku z ochroną środowiska, jesteśmy za.